Płocka Galeria Sztuki zaprasza na wyjątkową wystawę. Na ekspozycji zatytułowanej Bliskie i Znajome można oglądać pracę płockiego środowiska plastycznego. Na tegorocznej wystawie prezentujemy 75 prac, 21 artystek i artystów, którzy podjęli się zobrazowania tytułowych kategorii. Zobrazowania tego, co szczególnie dla nich bliskie, znajome. A więc wszystkie te rzeczy, miejsca, ludzie, zjawiska, cenne wspomnienia, ważne doświadczenia, te bliskie sercu i te, które zapadły w ich pamięć. Wystawa jest bardzo różnorodna. Do obejrzenia oprócz obrazów są także m.in. grafiki, rysunki, tkanina i mozaika artystyczna, a wszystko to zlokalizowane na dwóch poziomach galerii i opatrzone komentarzem autorów. Wybrałem technikę asamblaży, ponieważ ta nazwa mi się podobała. Prace płockich artystów będą prezentowane w galerii do 21 stycznia. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami świętujemy w Płocku przez cały tydzień. Rozpoczęliśmy mini-olimpiadą sportową w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24. Udział w zawodach wzięli uczniowie szkół specjalnych z Płocka i całego powiatu. Dzisiejsza uroczystość wspaniale wpisuje się w powiedzenie, że nie należy szukać ograniczeń w możliwościach, lecz możliwości w ograniczeniach. Życzę Wam, byście przez całe życie takie możliwości znajdowali, nie tracąc przy tym dziecięcej ciekawości w poznawaniu świata i byście mieli wokół siebie dobrych ludzi, którzy będą Wam w tym zawsze pomagać. Jak przystało na olimpiadę, rozpoczęcie zawodów poprzedziły występy. Przedstawienie przygotowali uczniowie ze Szkoły Przysłonecznej. Był także uroczyście zapalony olimpijski znicz. Wśród konkurencji rozgrywanych na olimpiadzie znalazły się m.in. biegi, skoki na gumowej piłce, rzuty do celu czy slalom z woreczkiem na głowie. W przerwach między dopingowaniem zawodników kibice mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji i wziąć udział na przykład w różnorodnych warsztatach i kiermaszu.